Elegancko tu hop. A więc witam kochani w kolejnej części z niesamowitej przygody w The Quarry. Ucieczka Emmy ostatnio poszła po naszej myśli. Udało nam się, przeżyła. Ten skurcybyk gdzie od nas nie dopadł. Pamiętajcie kochani o tym, że na 100 tysięcy subskrypcji wydajemy potężną nutkę. Let's go everybody. Toż mi się wydaje, że się będzie bardzo ciekawy odcinek. Rozdział 5, biały szum. Już się boję, cóż to będzie. Główny budynek Hackett Quarry. Jezus, jakieś tu... Puty... A to Nick. Hey, I couldn't find anything to eat. The kitchen's pretty cleaned out. Oh shoot, I left my bag. No, ciekawe, czy ten Nick przeżyje. That was... Fuck, I don't even know what happened. It was all just a blur. How are you feeling? Ze współczuciem, jak się czujesz? Wdzięcznością, w porządku. Zadała pytanie, no to może odpowiedzmy, w porządku się czujemy. I'm okay. I'll be okay. Thanks to you. No, no, I just... Wybrałem ścieżkę. All Caitlin and Ryan. You're here with me. That helps. Coś z tego będzie. All right, they're off to find a radio or something. What's with the, They found another in Mr. H's office, so... just in case. I bardzo dobrze. What happened to the lights? Not sure. Any better? I'm doing okay. Kinda. Wait, are they going to the radio hut? Phone's dead. They're gonna try to send out an SOS or something. We're holding down the fort. Mm-hmm. Odezwać się? Odezwiemy się, bo my jesteśmy fani. Skurcybyk dziot jeden niewdzięczny znowu. Ostrożnie, nie idź, to niebezpieczne. Uspokajająco, damy radę, tylko uważaj na siebie. Może ostrożnie. Jak już mamy pójść, to wszyscy razem. Mogę się zastanowić. Nie muszę szybko podejmować decyzji. Dobra, ostrożnie. Nie idź, to niebezpieczne. We don't know what's out there. Could be dangerous. Yeah, that's why I'm gonna check it out. Aha, no i tak poszła. No to jest niesamowite. Chyba będziemy strzelać zaraz. Główny budynek Hackett Quarry. Okej. Jezus, uważaj, kobito! Jakaś wadliwa ta broń. Jak coś, to możesz z broni bić. Koniecznie musisz strzelać, ale możesz z broni przefasolić, jak ktoś wyskoczy. Chyba, że mnie nie słyszysz, że mnie nie posłuchasz. I tak się nie posłuchałeś przed chwilą po wyborze. Tam coś jest... jakaś kartka czerwona? Czy mi się wydaje? O. Kto normalny by tak poszedł? Jeżeli byłyby jakieś dźwięki, to oczywiście, że idzie się w grupie. No ale to jest gra, tak? O nie, John Cena. O nie. Ja bym się nie dziwił, jak on okazałby się dobry. Kto wie? Okej. Troszeczkę cię widać, tak? Mimo wszystko. Koleżaneczko. Będzie coś mocnego.
No sign of them. When you find them, run them. O, dobra. To jednak nie będzie dobry. Oh shit. Dobra. Lewo. Snajperę wyciągnął. O nie. Co, nie widzi? Weź, że się już odwróć. Grzmocie ty jeden. Niedobry. Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Teraz. Nie no, zobaczy nas. O, niedobrze, niedobrze. Oho. Puh. Oh, fuck. Dobra, 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 uciekaj, 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 do poleczwo, do Abby i do Nika. Hey, so this may not be like the best time per se, but like... What? Yeah, so like I was just, you know, thinking about like the start of summer and when we first met and started camp and... Well, like now that summer's over and, you know, is that like the last time we're gonna see each other, you know? Sorry, Nick, what are you saying? Niepewnie. Serce ci podaje na dłoni. Śmiało, nie martw się o Caitlin. Serce ci podaje na dłoni. Myślę, że to bym wybrał. No ja bym się martwił o Caitlin, ponieważ wiemy co jest, także tego bym nie wybierał. Niepewnie. Serce ci podaje na dłoni. I'm kind of pouring my heart out here. Nick, I'm sorry. Can we talk about this later? I'm really freaked out. It's not a good time. Zaintrygowaniem. Myślałem, że sprawy zajdą dalej. Z rozgoryczeniem trudno cię odczytać. Czemu miałem, że takie ciężkie decyzje podejmować? Jeszcze związkowe jakieś tu, kurde. Defensywnie, z rozgoryczeniem. Coś i takie może wybierzemy. What? You're not even listening, are you? No, I... Well, I think I was that boring. Oj, chyba źle wybraliśmy. You're hurt. I just want to make sure we're safe, okay? What's going on out there, Caitlin? Abby czuje się przez ciebie winna. It's okay, I got this. O nie. Oh my god. What happened? Jesus, where's the gun? We gotta get out. No, we have to hide. O nie. Uciekaj, ukryj się. Kurde, ucieczka będzie zła i zginie. Ukryj się. Ukryj się, ukryj się. Wstrzymać oddech. Wstrzymujemy oddech. Wstrzymujemy, trzymamy dalej. Nikt trzyma i wszyscy tam. Żyła ciekawska niedobra. Możesz już wyjść? Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dobra. Udało się. Ale łatwo z tobą, John Cena. No i pięknie. Tak się to robi. Fuck it, Quarry. Ścieżka do domków obozu letniego Hackett Quarry. Oh, yeah, do radio, yeah, węzeł. More of a actual radio station, actually. To masny bendycha leci pewnie w radio węzeł. It is still technically, but nobody brings their radio to camp anymore. Yeah. It's weird, actually, that there used to be kids with their... No, Boże, nie, no nie, znowu to! Nowadays, everything we need is... My mogliśmy się spodziewać. Mr. Hackett takes it on the first day at camp, so that we're not distracted by technology. Technology, it giveth and it taketh. So, czyli ja mam iść. Dobra. Camp radio? No, like DJing or music, something.
No i ten dziot! Idź, tyć się tam, nic nie patrz, idź tylko z Ryankiem. Fizyka kwantowa, najlepsza. Uwielbiamy. Jakieś karteczki by nam się sprzedały do naszej paniusi kochanej, babeczki. Science guy. Oh yeah, I mean, you know, not here. Zaczynam się bać. I'm sorry. I'm so completely fascinated by this. What do you mean by not here? Not here at camp. I do that at home, and then here, I You're a wise cracking smartass. That's a little harsh, but No. Okay, so maybe I was a little nervous when I arrived in an uncomfortable social situation, and I overcompensated a little bit by making a bunch of jokes. You played into it. Yeah, I mean, people kind of enjoyed the blasé Dylan. And do you enjoy the blasé Dylan? Not yet, like, you know, whatever, man, it's pretty cool. It's fine. I like Dylan. Well, it's nice to meet you, Dylan. I'm Ryan. Well, actually, let's get the fuck out of here, Ryan. To prawda. Yeah, I like him. That makes a lot of sense. Aha, jeszcze muszę chodzić. Nienawidzę chodzić, bo nie wiem później, gdzie mam pójść. No ale idziemy za Ryankiem. Dziwne dźwięki. Codzienność, przyzwyczajeni jesteśmy już do tego. I też bardzo możliwe, że zaraz nam coś na ryj wyskoczy, ale to też jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście, tak? Nie boimy się, na paluszkach chodzimy. Ale tam ładne widoczki, proszę bardzo. No idziemy dalej, gdzie my się nie przejmujemy. Absolutnie. Jejku. Tutaj pewnie wejdziemy. Tu był ten kruk i tu bardzo możliwe, że jest jeszcze jakaś kartka. Ale kto wie? Może być tak, że nie będzie. O, jak szybko usiadł. Wszystko gra? Niepewnie, daj mi chwilę. Śmiało wszystko gra, jak... Na razie... Jest git. Budynek radiowęzła. Hackett Quarry! Dobrze, bo jesteśmy w budynku. Oh, this place is kind of a dump, huh? Okay, when I was a camper here, it was barely working. It hadn't been used for years, and it took me a really long time, actually, to get this place cleaned up and looking the way it is. So, I'm sorry if it's not up to your standards. But I've been putting in a lot of TLC, okay? Let me get this set up. Anything over here we can use? The power. Wiesz, wszystko. Nawet klucz, żeby komuś przefasolić. That's Mr. H wanted more storage, so it's kind of how he lets me keep the station going. Gotcha. So, how far does it go? Oh, well, it was designed just to broadcast to the PAs around camp for announcements and to, you know, portable radios and whatever, so I think the range is about a mile. 1,5 kilometra. Lekceważąco. To nam chyba nie pomoże z zainteresowaniem. Skąd się w ogóle na tym znasz? 1,5 kilometra zasięgu to nam chyba nie pomoże, ale tu jest zaznaczone słowo chyba. Zapytajmy z zainteresowaniem. How do you even know all this stuff? I just kind of picked it up. The technical stuff has always been a little hard for me to get a handle on. Well, if you like, I could show you the ropes. Like a class? Yeah, it's easy. Like climbing. Sign me up, teach. Anyways, this thing's gonna need a bit of a power up, but that's where this comes in. Ale maszyna. It's supposed to be a signal booster. It's kind of janky looking, but it's worth giving a shot. So, we can actually talk to people with this thing? No oczywiście, że z jakimiś dziwnymi dźwiękami, tak? Radio. Strasznymi. So, you know, we can talk, but then the best we can do is
switch it over to the receiver and see if anyone broadcasts anything back, which is unlikely, but... Well, it is what it is, I guess. Yeah. So, what should I say? Just, like, make it sound urgent. Okay. Siema, siema, o tej porze każdy wypić może, ja bym na przykład... Tak na to. Hello, how's it going out there? This is, we need help. This is, we are counselors at Hackett's Quarry Summer Camp. And there's been a horrible accident, attack, some stuff bad here. We need your help. There is a swarm of bears, and they are everywhere. And there's these hunters, too, and they seem to be shooting at the bears, but also at us, which is not good. And a few of our friends are hurt, and we are in desperate need of help. Mm-hmm. So please, I mean, there's vicious bears, and we don't know what to do, so please... come help us, SOS. This is an emergency SAR ship. Come on down, please help us. Did I do good? Was that... Swarm of bears? Yeah. Herd of bears. Yeah, I've heard of bears, but... Oh my god. All right, no to nic, ważne, że tam nic wiedzie. Switch this over to the receiver and see if we get anything back. Yeah, okay, yeah, I'm gonna keep an eye out while you do all this techie stuff. Stań na warcie, stań w razie. Tylko tak. O, tutaj możesz. I ten obrzydliwy ziomek tam będzie. A jakiś śmietnik najgorszy. Jeszcze nas widzi. Niedobrze, pani. Check it. Wait, did he say lodge? I don't know, hold on. Two males in the radio shack near the cabins. Another couple unaccounted for. Out. Czyżby? Uspokajająco. Może nie mówili o nas z niepokoje? Na pewno mówili o nas. Uspokajająco, no nie możemy działać pod presją w takich sytuacjach. I don't know, it really, really sounded like they were. But that's not possible, right? Oh, shit. No i problemitos. Despacitos. We can't stay here. Shit. Fuck. Okay, shit. Let's stay calm, okay? Let's go find Caitlin and everybody, okay? Okay, yeah. Chłopie. Okay. Ty masz dalej do Katie niż ten zasięg z radia, węzeł. No właśnie. Why didn't you tell me that there's something out there? Agresywnie. No, jak brzydko, przepraszająco. Nie byłem pewien. Na spokojnie, przepraszająco, nie byłem pewien. I wasn't sure, man. Fuck, what the fuck was that? I have no idea. Chyba zajrzy przez okienko. Ho, 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 ho. To już na budynku. Is it a bear? I don't think bears can jump like that. Oj, oj, oj. Chyba będziesz musiał użyć broni. Właśnie tak. W razie W. Chyba będziemy musieli strzelać. O, już myślałem, że ja mogę kierować. Oho. Jak na razie nie ma nic, no to nie strzelamy. Musi być pewny strzał. What is that? Ej, tu się zleci pewnie takie stado tego dziadostwa. Fuck. Łobrzydliwego. O nie. Oh, shit. They're coming toward us. We gotta warn them. What about the PA? Up top? Yeah, okay. Yeah, we can tell them to hide or something. Co ty mówisz? Przez radio węzeł. Fuck, no! Dobra, działamy teraz pod presją boską, matko, hold the button. Caitlin, get into a building now. Do not come up here. There's an animal outside the radio hut. Get into a cabin now. Go! Ciutko.
Zamknięte będzie. Oh, fuck, dude. Jednak otwarte chyba. They're gone. Ktoś to zbuta te drzwi. Ścieżka zaktualizowana. Well, we gotta do something, come on. Agresywnie. Musimy to zabić z desperacją. Możemy coś zrobić. Agresywnie. No już robi się tak kurde mocno. It's not a normal animal, man. No i właśnie dlatego to trzeba zabić. Może da. Tego nie wiemy. Z niepokojem. Masz lepszy pomysł? Śmiało, dlaczego by nie? No nic, śmiało. Man, I just don't think it's a good idea to go running out guns blazing against some random ass super animal. Well, what the hell else can we do? Well, if it's got hearing like a dog, maybe. I mean, we could play a really high pitched feedback loop and crank it to the max. And I mean, it would hurt like hell, but. That's just bonus. Do it. Feedback thing. Uważajcie na uszy teraz. Okay, come on, Dylan, let's do this. Do dzieła! No na dachu siedzi. Kurcybyk wstrętny. Ciekawe co u reszty słychać. Spokojnie, weź głęboki oddech. Ponaglająco szybciej. Spokojnie trzeba. Hey, Dylan, just take a breath. I'm sure you can figure it out. Tak jest. Yeah. Right. Jak na razie jeszcze nie jest tak źle, bo nic nie tupa. No ci coś tam tupa, ale. Something missing. I do. Nie są takie mocne te dźwięki. It's missing. O nie. O nie. Chowaj się, Nick, bo ty już swoje przeżyłeś. Oh shit. Obrzydliwy. Nie wiesz? Oh crap, it knocked out the wire. Okay. No to ładnie. Fix it, I'll cover you. Będziemy strzelać. Ale po co ty lecisz sam? I na dachu będzie. No niemożliwe. O jest, popatrz. Ohohoho. Dobra, boi się nas. Ale ja nic nie widzę. No to super. Teraz będę strzelał. Lewo. Pięknie. I dół. Fantastycznie. O. Pięknie, Dylan, pięknie. Bierz tą broń i strzelaj. Jednak nie. Dylan to jest gość. W idealnym momencie. Gdyby tak w życiu było wszystko kolorowo. Że akurat w tym momencie jak miał skoczyć się udało. Nie, niesamowite. Uspokajające, na razie jesteśmy bezpieczni. We ran into one of those hunter guys. Ah, crap. Yeah, chase us out of the lodge. I think we lost him on the way up here. You get a message out? I think so. Great. No i tak powinniśmy zawsze chodzić. Piątką. Attacked us. Holy shrimp, you should have seen it. Dylan made some sort of crazy feedback loop and it scared it off. It was nothing. A feedback loop? Well, you know, I figured if it's like most animals, then it would have sense. Wow, Dylan, imponujesz. Uh-huh. Sniper, John Cena. Przed nami. Caitlin. Where's your gun? Kolejne wzmagania. One of the friendly locals wanted to say hi. What the fuck? Did she shoot at us? Co to jest? Who's there? Aha, to przez ten radio. Oni nam pomogą. Zarąbiście. Should we follow her? Może idziemy za nią. Na pewno będzie dobra. No i gdzie ta paniusia? Zastrzeliła. Na 100%. Oh shit, Dylan, what is that?
O nie. Oh my god. I kto to jest? Fajnie, że coś wiemy, kto to był. O, ale przykro się zrobiło. No nie wierzę. Oby to nie była Emma albo ktoś. No nawet tak nie. No way. Chyba karty nie mam. No siema, Kroku. Oh, you're back. Looks like there's one less vermin in the world. Jednego szkodnika mniej. No, nie mam. Cards means no reading. Simple as that. Keep looking, though. No nie udało się niestety, pani babciu. Nie bądź zła. We spend so much time looking toward the future. It's easy to forget that the past holds secrets too. Worth remembering that. So it's goodbye again. I'll be here. Czekaj. Przyniosę ci kiedyś, kurde, kartę Pokemonów. Zobaczymy, co tam wyczytasz. Las Haketów, Jacob. Oby była Emma tutaj. Nocna modlitwa, rozdział 6. Ale... Emma! No nie mówcie, że tam... Nie, no niemożliwe, to nie mogła być tam Emma. Fuck! Kto to jest? Nie, może ty to widzisz. O, dobra, że nie widzisz tego. Aha, jeszcze mam iść. No dobra, idziemy tu. No co nam zostało? A Emma już jest gdzieś pewnie po drugiej stronie. Może tu jakaś karta będzie? Oj, tutaj coś jest. Sprawdźmy. Też mi się tak wydaje. Jak najszybciej idziemy. Sprint. I biegniemy. O! Kruk, a było słychać? Może tam karta będzie. Nie no, Emma uciekła. Emma gdzieś będzie. Musi Emma być. Well, that bodes ill. Fucking hell. Mhm. Tutaj też coś jest. O, aparat! Bierzmy. Sprzeda się pewnie. Żeby zrobić zdjęcie jakimś szkodnikom w razie W i mieć później dowód. Karta pamięci. Naciśnij kółko, aby wyświetlić. Karta pamięci z brudnego, zepsutego aparatu zgubionego w lesie. A tam może coś być. Maybe there's something on here. Może coś na niej jest. I uratuje to komuś życie. Nie wiadomo, ale coś mi się wydaje, że tu wydarzyła się jakaś dziwna sytuacja, bo tak oby sobie aparat leżył, ktoś musiał stracić. Tak jak my się w tym lesie zgubiliśmy niestety. Dobra, pójdźmy tutaj. Tu jest Tyrolka. Zgubiłem tędy w nogi. Zgubiłem orientację w terenie. Kompletnie. Ktoś patrzy. Ci kurwa popatrzę. Dziado. Jacob się nie boi. Chodzi z gąklatą. Nie. Jest, żyje Emma. Oh god, Emma. Ah, Jesus Christ. Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość. Z zaskoczeniem nastraszyłaś mnie z radością, no nie wierzę, z radością. Am I glad to see you. Co ty robisz? Christ. Co ty robisz? There you asshole. God, Emma, come on. What the fuck is going on? Look, I don't know, okay? Some, like, bear attacked Nick and Abby back there. Yeah, me too, but it definitely was not a bear. What? Who?
When? Why? Sorry, I'm just... I'm glad you're okay. Yeah, barely. I mean, that thing that attacked me at the treehouse was like... Kurde, no. What? It was like what, Emma? Like, out of a horror movie. Well, it was probably just like a bear trying to defend itself, you know? Oh, don't be a dick! You know it wasn't a fucking bear! No, you're right, you're right. And now we have these fucking the hunters running all over the place, so that's a fun new wrinkle. What? Look, don't ask. Okay, we've got to get out of these woods. Yeah, no shit, Sherlock. You know, Jacob, you don't have to be a dick about literally everything. Przepraszająco, kurde, przepraszam, defensywnie, hej, próbuję utrzymać nas jakoś przy życiu. Trzeba tu się głębiej zastanowić, jaką decyzję podjąć. Dajmy defensywnie. Hej, próbuję utrzymać nas jakoś przy życiu. I'm trying to keep us alive. I've been doing pretty good by myself. What? No to prawda w sumie. I'm not no nie pokłóćcie się, tylko proszę. Because you're my knight in shining armor. You know, I wouldn't be surprised if you set this all up. Oh my god, what? Oj. Będzie skok? Nie. No Emma to się... Emma to będzie miała historię. O nie. Masz ten gaz? Proszę. Coraz obrzydliwszy jest. Prawo. Nie! Ej, no nie gadaj, że po Emmie. Ukryj się. No Emma jest tu. Dobra, weź się ukryj, nie uciekaj. Bo Emmę trzeba uratować, jak macie zginąć to we dwóch. No nie kapnij się, wtrzymaj oddech. Nie kapnij się, nie ma takiej możliwości, że absolutnie cię nie widać. O nie. O nie, dobra, trzymamy. Jak się stresuję. W którym momencie puścić? Jeszcze chwilę. Dobra, teraz. Ogień. The fuck. Ale co ze mną? Uważaj. Uważaj, nie wdepnij. Uważaj. O, i... no! Co za głośno, co za głośno, nie wierzę. Wyszarpnij nogę, otwórz pułapkę. I skąd ja mam wiedzieć, jak w takiej sytuacji teraz działać? Nie, no nie możemy wyszarpnąć nogi. Wykrwawisz się. Otwórz pułapkę, no nie wiem, no innej... innej opcji to ja nie widzę. Fuck! Shit! O nie... No nie spodziewałbym się. No i po Jacobie. Czy mogliśmy coś lepiej zrobić? Możliwe, że tak. Ale mi się smutno zrobiło teraz. Ale kto to jest? Is she like one of those hunter dudes? I don't think so. Ze współczuciem, wszystko okej? Okay? Trzeźwo powinniśmy coś zrobić. No trzeźwo powinniśmy coś zrobić, no nie wiem. Ej, ale... Do something? Zastanawiam mnie teraz... Poczekajcie, zatrzymam. Zastanawiam mnie teraz, czy gdybym wyszarpnął nogę, to byśmy zdołali uciec. Myślę, że nie, mimo wszystko. A po drugie, no wykrwawiłby się, jakby wyszarpnął nogę. Po prostu tak musiało być, że Jacob musiał zginąć. Chociaż nie wiadomo, czy jeszcze zginął. Uderzył mu w głowę i to był bardzo mocny strzał. Jedy diacha. Zobaczymy. She's dead. I mean, with the body.
That's Haley. Mr. H's daughter? I thought she went home with her brother. Oh, yeah. Yeah. I thought so too. Oh man, poor Kaylee. Nick. You smell so good. Interweniować? Nie wiem, no chyba nie. Why would anyone want to shoot Kaylee Hackett? Should we call someone or... Oh, fuck, Chris! How are we gonna tell Chris? Nick, what are you... I want to taste you. Hey! Co ty robisz? Oh, Nick, what the hell? Get off! Dobra, teraz niech ktoś go weźmie. Watch out! I said get off! Co za gość? Co się mu odkleiło? Nick? Chyba jakiś opędany. Nick! Dude! Nie możemy tam skoczyć. No musi zginąć, chyba też dojdzie. Co to za ciężka sprawa? Czekajcie. Pocierzabi pomóżnikowi. Kurde. No nie. Dobra, no zróbmy tak jak każdy by zrobił. Po prostu pomóżmy Nickowi. I got it. Chyba git. Coś się mu dzieje, to chyba... What did I do? I don't know. Chyba nie wiem. He's so cold. Okay, let's get him in the pool house. Dry him off. Ja jestem w szoku, co się dzieje w tym odcinku. Naprawdę. Domek kąpielowy Hackett Quarry. Ja już mam dość. Jestem bardzo ciekawy, czy Jacob przeżył i co się w tym momencie z Nickiem dzieje. Ja myślę, że stracił panowanie nad sobą. To nie był on. Bardzo się martwię, co będzie w kolejnej części. Moim celem jest, żeby przynajmniej 3 osoby zostały pod koniec gry. To będę bardzo zadowolony, bo nie wiem, czy jakieś lepsze decyzje. No na pewno mogłem lepsze decyzje podjąć. Chociaż też możecie w komentarzu napisać, czy jest taka opcja, żeby wszystkie postacie przeżyły.